Mamy przyjemność przywitać Państwa. Witam także w imieniu nas wszystkich, panów Adriana Krupowicza i Daniela Kostrzewę, przedstawicieli spółki Unitra Warszawa. Jeden z panów odpowiedzialny za produkcję, za w zasadzie myśl techniczną, drugi z panów szef biznesu spółki, która zafunkcjonowała na naszym polskim rynku. Przyjechały dwie osoby z Warszawy, którzy wskrzeszają markę Unitra. Markę nam wszystkim Polakom doskonale znaną z tego względu, że produkowała sprzęt audio, hi-fi też, wysokiej klasy sprzęt w różnych zakładach, no ale przede wszystkim Diora. Diora robiła najwspanialsze rzeczy i oni tą Diorą się bardzo mocno inspirują. Przywieźli tutaj świetny sprzęt, który tam gdzieś za moimi plecami widać. Zaprezentowali, po raz pierwszy można było usłyszeć ten sprzęt, jak on gra, a sprzęt jest zainspirowany właśnie pierwszą wieżą diorowską sprzed wielu, wielu lat i on dzisiaj wygląda po 40 latach prawie tak samo jak wtedy. Niesamowite, no bo to był tak ponadczasowy sprzęt. Także ja się ogromnie osobiście cieszę, ponieważ od paru lat chcę nakręcić film dokumentalny o Diorze, bo Diora powinna mieć taki film, przede wszystkim pracownicy powinni mieć taki film dokumentalny jako hołd dla nich, bo to był najwspanialszy zakład radiowy w Polsce, ale też jeden z największych i najdoskonalszych w Europie, a na pewno w bloku RWPG, w bloku komunistycznym. Więc chciałbym ten film nakręcić. Szukamy pieniędzy na ten film, a obecnie kręcę taki mały materiał z pracownikami Diory dla wystawy, która będzie w przyszłym roku tutaj w Muzeum Dzierżoniowa będzie prezentowana. I tak właśnie każdy z nich gdzieś tam ma takie marzenie z tych osób, które już są wiekowe dzisiaj, a które wiele lat na fantastycznych stanowiskach, na inżynierskich stanowiskach spędziły w Diorze i marzeniem ich jest, żeby ta Diora gdzieś tam została wskrzeszona. Moim marzeniem, człowieka już też nie młodego, ale pamiętającego tą Diorę od zawsze, też jest to, żeby taki sprzęt istniał, żeby znowu zaczął istnieć i się okazuje, że nagle dwóch panów przyjeżdża z Warszawy i oni właśnie wskrzeszają markę Unitra, ale mocno inspirują się właśnie Diorą. W zasadzie można powiedzieć, że Diora zawsze była przodującym zakładem i w zasadzie chyba w każdej możliwej dziedzinie, w której można było sobie wyobrazić urządzenie z kategorii auto, to Diora istniała. I tak jak tu było powiedziane, my chcieliśmy nawiązać i dla nas inspiracją, bo ja prywatnie u siebie posiadam sprzęt, ten wieżowy ZM1006. Tak naprawdę stał się zalążkiem i inspiracją do tego, żeby spróbować wznowić te tradycje, które są u nas. Jednocześnie wiele produkujemy teraz podzespołów różnego rodzaju produkcji kontraktowej, a trochę brakuje takiej marki, która byłaby tak wyraźna i która by podkreślała, że to faktycznie dzieje się tutaj w Polsce. No i tak jak powiedziałem, odnosimy się do zestawu wieżowego ZM1006, który w ramach działania zjednoczenia Unitra był sygnowany marką Unitra, ale był produkowany tutaj w Dzierżoniowie. No i może warto powiedzieć, że tak naprawdę tutaj zarówno cały ten przełom, jeżeli chodzi o pierwszy zestaw wieżowy, ale też nie tylko zostało opracowane samo radio, co było jakby w pierwotnym założeniu, zestaw. I jak wspomniałem, no Unitra to jest też kawał dużej historii, powiedziałbym krajowej, no bo de facto z tych informacji, do których dotarliśmy, to w szczytowej formie zjednoczenia w latach 80. w ramach różnych struktur, instytutów badawczych, zakładów produkcyjnych. Tych jednostek było, produkcyjnych było aż 28, no i to było 100 tysięcy ludzi. Także to jest naprawdę już globalny charakter. No i sama marka Unitra jest znana oczywiście bardzo mocno w Polsce, natomiast też tutaj ze sprawą działania też zakładów dzierżoniowych. Ona w zasadzie była obecna we wszystkich krajach Europy, a nawet nie tylko Europy, ale też była eksportowana, więc te wszystkie osiągnięcia i rzeczy, które zostały dokonane, jakby nie biorą się z niczego. To było to, co powiedziałem, że ta kadra jest u nas w kraju
tak jak na przykład w Diorze, bo w zasadzie w dwóch latach produkcji osiągnięto milionowy radioodbiornik, który był produkowany, a potem w niedługim czasie 5-milionowy odbiornik. To wszystko to był wielki wysiłek i naprawdę imponująca jest ta skala, a ta skala powoduje, że mimo że minęło tak dużo czasu, to do tej pory osoby znają tą markę i też jednocześnie mogę powiedzieć, że jeżeli robiliśmy badania, to pierwszą marką rozpoznawalności jest Unitra, a drugą zaraz jest Diora. Więc to jakby świadczy o tym, jak mocne jest to w percepcji użytkowników. I jednocześnie też to, że mimo że Diora akurat nie funkcjonuje 21 lat, Unitra nie istnieje już od 1987 roku, a mimo wszystko użytkowników, którzy pamiętają te urządzenia, bo sprzęt to nie jest tylko sprzęt, który wykonuje jakąś funkcję, ale to są też jakieś wspomnienia. To są też te wspomnienia, gdzie się czekało na ten sprzęt i wreszcie się dostało ten radioodbiornik, czy dostało się ten telewizor. Wtedy też powstawały w naszym odczuciu takie konstrukcje, które były ponadczasowe, bo to, co my chcemy robić teraz po tym restarcie Unitry, to chcemy robić produkty nie takie, jak teraz bardzo często są i być może one zapełniają jakąś lukę na rynku, ale to nie jest nasza droga. Czyli takie produkty bardzo jednorazowe, szybko się psujące, nienaprawialne. My chcemy nawiązać do tych lat, kiedy elektronika rzeczywiście coś męczyła, kiedy była o wiecznym pożądaniu, nie ukrywam, taki wystaw wieżowy to nie było coś, co się po prostu kupowało, to trzeba było wyczekać, wystać, jestem w kolejkach, ale jeszcze pamiętam te czasy, więc wiem, co to znaczy. I coś, co się z pietyzmem używało, potem się naprawiało, służyło czasem przez pokolenia i rzeczywiście jest tak, że te wieże oryginalne, że ten 10.06, cały czas dużo część ich działa, funkcjonuje, jest przekazywana do kolejnych użytkowników, którzy ją sobie bardzo chwalą. Więc przede wszystkim to, za co dziękujemy, to to, że stworzyliście tą wieżę 10.06, że zrobiliście ją fantastyczną, ponadczasową i że mogliśmy się nią zainspirować i teraz na fundamencie tej fantastycznej inspiracji tego typu produktów i ogólnie lat 70., tego, co fantastycznego działo się w Polsce w latach 70., my teraz obiecujemy, że będziemy dalej tą pałeczkę przekazaną nam nieść z tymi nowymi inżynierami. Mi się bardzo podoba ten slajd, który Adrian pokazał. Nowi inżynierowie, kolejne pokolenie znowu robi coś fajnego, tak? I myślę, że to jest bardzo budujące dla nas wszystkich. I ta Diora jest w naszych sercach, jest w naszym umyśle. I tak jak do dzisiaj rozmawiałem z panami, marką Diora my robimy markę dzierżoniową. Mam nadzieję, że diorowcy państwo się nie obrażacie, bo to jest w bardzo dobrym znaczeniu. Przypominamy tą Diorę, przypominamy markę Unitry w całej Polsce i nie tylko, bo też w kontaktach z Czechami przecież skąd mamy partnera czeskiego, no stąd, że właśnie Diora z Teslą kiedyś nawiązały tą współpracę jeszcze w latach chyba 80. i do dzisiaj już nie ma ani Diora, ani Tesli czeskiej, natomiast ta współpraca jest tutaj. Są byli dyrektorzy radiobudy, przewodniczący rady i wszyscy związani z Diorą. Także jak się dowiedziałem właśnie, że jest taki pomysł kilka tygodni temu, że właśnie panowie, którzy stworzyli spółkę Unitra Warszawa i bardzo się interesują również jednym z elementów tej Unitry, którą była Diora, no to myślę, że to jeszcze wzmocni tutaj te nasze działania, jeszcze więcej będziemy pamiętali historycznie o Diorze, ale też z tego, co wiem, panowie chcą iść krok dalej i próbować wprowadzać do produkcji, na rynek produkty, zresztą tutaj widać, które są bardzo podobne, przynajmniej z zewnątrz, do tego, co wykonywała Diora. Już dłuższego czasu próbujemy odświeżać, powracać i podkreślać ważność dla nie tylko samego dzierżoniowa i dla lokalnej społeczności, ale właśnie podkreślać istotność produkcji dawnej Diory, no i również koncentrować swoją uwagę na tym, co udaje i mam nadzieję, że uda się na przyszłość osiągnąć. I tutaj dwa słowa o projekcie, w który w zasadzie wchodzimy. Podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czekamy właśnie na wsparcie w kwocie 170 ponad tysięcy złotych na projekt pod tytułem Diora, kolebka polskiej elektroniki. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku
bo dokładnie w listopadzie również jest przewidziany termin otwarcia tejże nowej wystawy, która będzie się mieściła dokładnie na tej powierzchni, w tym pomieszczeniu. Jest to wielki hołd dla twórców, dla osób żyjących jeszcze, którzy tą Diorę tworzyli i tworzyli w jak najlepszym świetle i w jak najlepszym blasku. Dziękuję Państwu i zapraszam do obejrzenia tego sprzętu.